Cześć. Cześć. Dzień dobry. Zapraszam. Okej, okay, proszę. Co? Proszę, proszę, proszę. Nie wiem, gdzie się tutaj podzieć. Spokojnie, poczekaj. O, masz coś dla mnie? Mam coś dla ciebie. Będziesz musiała dzisiaj podjąć bardzo trudną decyzję. Dobrze, od której wersji zaczynamy? Od tej może, od której skończyliśmy. W tym miejscu stawiamy ścianę. W miejscu, w którym stoisz ty, powstałby pokój Oskara. Jest dość wąski. Ja będę mówił o plusach i o minusach, no dobrze? Jest dość wąski, ale wchodziłoby nam kawałek biurka, stół i szafa. Na końcu tego mieszkania powstałaby garderoba. I pomyślałem sobie, wyburzyłbym tą ścianę. Czyli tu nie ma ściany. Otworzyłbym kuchnię. I wtedy... Byłaby kuchnia w kształcie litery L. Mamy? Mamy. Jedna wersja. Ciekawa bardzo. Dobrze. O tej wersji... Pokaż drugą. Dobrze. W miejscu istniejącej dzisiejszej kuchni robimy pokój Oskara. Na ścianie, na tej całej ścianie i w fragmencie tej ściany w kształcie litery L... Kuchnia. Kuchnia. I teraz cała ta ściana to cegła. Która wersja, proszę panią? I jedna i druga jest bardzo ciekawa. Marta. Poproszę o czas do namysłu. Z każdej wersji nie, obie są naprawdę fajne, tylko trzeba wybrać to, co będzie fajniejsze dla mnie. Trzymaj się, kochana. Do Dzięki serdeczne. Cześć. Do widzenia. Do zobaczenia. Ciężki orzech do zgryzienia, przyznaję. I nie wiem, muszę to przemyśleć. Muszę się z tym przespać, muszę sobie jeszcze popatrzeć. Usiąść w różnych miejscach tego pomieszczenia i tak spróbować się poczuć jak w projekcie.